Jutrenkę, super, że jesteście dzisiaj. Kolejny odcinek szpitala. Abrakadabra. Gotowe. Coś mi tutaj pije. A, to na policzkach wodaczka. Co ona tutaj robi? Wow, wow, siemka pomidoru. Siemko, siemko. Jak tam twój Kamil? Dobrze, jest coraz szybszy, mówię ci. Serio? Tak, serio. Nabijasz mnie w butelkę? Nie nabijam cię, to chyba twój jest słaby pewnie, wiesz? Przecież ostatnio, jejku, raz wygrałem ja, raz ty, nie? No. Zobacz. Czy tam idzie Io? Tak, chyba Io idzie. Czy on sobie kupił spinera? Zobacz. Tak, kupił sobie spinera, no nie. O, ja cię. Siemka, ludziska. Siemka. O, co, kupił sobie filet spinera? Niebieskiego. No, fajnie. I rozwalę was, mówię wam. Nie popierdź mojego Kamila. Że niby co? Mój Kamil jest fajniejszy i szybszy, wiesz? Braku! Powiedz mu, że po prostu mówi jakieś głupie głupoty, mówisz, pomidorzu. Wow, wow, powiedziałeś pomidorzu? No i o, co to tak jakieś dziwnie mówisz? A specjalnie tak powiedziałem, no. O, i o, dobrze, to zrobimy wyścig. Dobra, okej. Okay. Dawaj. Taki jesteś? Poczekaj, trzy, dwa, jeden, start! No i co? Kamil Śmamil. Co jesteś? I o śmicho. Kto jestem? I o śmicho. I o śmicho. A twój Kamil jest śmamil. A ty jesteś kupą zrobiona z kibla. Ewon! Przegrałeś, no! I co, popiłem to słowo? Twoje? Pobiłeś moje słowa, pobiłeś. Twój! O nie! Pierwszy ryba Boże, a ty mówiłeś, że będzie inaczej. Coś tak śmiejesz, pomidoru? No nie, to nie Kamil, to po prostu jest za szybki, no. Już widzę, że wygrał, no. O. Cieszysz się? Pan się cieszy, Kamil wygrał, Kamilku! Dobra, już widzę. Mam inną zabawę. Zaraz pokażę, o co chodzi. Dobro. Słuchajcie, mam taki pomysł, nie? Zobaczcie. Tu mam pieniążka. Rozkręcę mocno spinera i spróbuję tego pieniążka na niego wrzucić, żeby został. Dobra, to jest zabawa, wiesz? Ale przecież to jest w ogóle możliwe? No, jeszcze nie wiem, zaraz się okaże. Okej. Okay. Zaraz zakręcę spinerem, rozumiecie? Bardzo mocno. I wrzucę na niego pieniążka. Uwaga. Wow! Pomidor, uważaj! Uważam, no! Czekajcie, i jeszcze mocniej! I swoje wrzucić pieniążka na niego! Wow! O moje oko! O, moje oko! Moje oko! Pomidor! O, moje oko! Wow, i o, co ty? O, moje oko! Co to się drzecie? O, to mnie boli najbardziej! Pomidor! Ty masz pieniążka w oku! No, boli mnie! Co z tym zrobić? Nie wytrzymam! Moje oko! Głupi miałeś pomysł i ostrym spinerem rzucałem pieniążka! Szybko! Chodź do szpitala! Lenka, do szpitala! Chodź, pomidor! Moje oko! Pani doktor Lenko, dzisiaj chyba spokojny dzień, nie na razie żadnych pacjentów. Muszę w końcu gdzieś sobie odpoczniemy, prawda? Tak. Subcio. O Jezu! Lenka, szybko, Lenka! Co się dzieje, Lencia? Co się dzieje?
Kasa widzi w moim oku. Mam pieniążkę w oku, mnie bardzo... Co wy robiliście? Przez i o wszystko. I no, nie, nieprawda, nieprawda, no. Pomimo tak mówi. No to powiedz i o. Nie, luz, nie, no, sam sobie włożył do oka. Bartek, co się stało? O, bo i o wymyślił taką zabawę ze spinnerem. Pokażę, jak to wyglądało. Tylko szybko, bo oko boli. To było tak, że Io zakręcił spinnerem bardzo mocno i chciał sobie na niego wrzucić pieniążka. Jak się kręci. Ja stąd idę! Nie chcę tego zabrywać! Odsuwam się! No! O! I wziął, prawda? I rzucił pieniążka na niego. I to wystrzeliło i prosto pomidorowi w oko. Bo ten Jamajda tam się musiała położyć! Bo chciałem wszystko dokładnie widzieć, no! I o jak mogłeś wymyślić taką zabawę? Pamiętajcie, że nie wolno bawić się pieniądzami. Nie? Nie wolno! No wiem, wpadłem do oka, no! Tylko tyle, nawet nie przeprosisz. No właśnie. I o szybko. Ale on sam się tak położył i się patrzył tam. No. Ale nie musiałeś wymyślić takiej zabawy. No. Co w siebie wstąpiło i o. A, przepraszam. A pomidor, a ty też musiałeś się tak patrzeć z bliska? No bo chciałem zobaczyć wszystko z bliska, no. No to co? Trzeba iść z tą do okulisty? Na szczęście też są blisko i trzeba szybko zrobić operację oka. Jak to operacja oka, no? Tak, trzeba ci wyjąć pieniądz. O, to będzie bolało! Będzie uśpienie, proszę o uśpienie, bardzo proszę. Będzie uśpienie. O, to dobrze. To się proszę o wyczulenie. Proszę bardzo, już daję. Dziękuję. O, w dupkę, ale igła. Tak, pomidor, właśnie dostajesz w pupę. Co? Tak, no nie. Odwracaj. O nie! O nie, jak? O! Musimy tak być głęboko? Tak. Wow, ale szybko usnął. No. Okej, to co? Trzeba mu to wziąć z tego oka. Tak. Okej, to zaczynamy, tak? Tak. Wow! Śpi już? Tak. O, śpi! Śmiesznie wygląda. I o, zaraz, dozwoniesz. Przecież ciebie to wygląda nieładnie. Lenka, jak tam? Dobrze. Próbujesz to wciągnąć? Radę? Jak okay, tam? Mam. Już jest? Tak. O, ale już za jakiś ślad dziwny. Oku. Trzeba oczyścić. Tak. Wow, ale jazda. Będzie żył? Będzie, i o. Na szczęście. Pomidor! No i o, wiesz, coś zachowujesz. No właśnie. Przepraszam. A ja teraz śpi, nie czuję, nie? Tak, nie czuję na śmierć. Smyru. Bo się obudzi. No, dobra. Obudzi się, jak ci przywasali i ją zobaczysz. Wszystkie gwiazdy zobaczysz sobie. Nie będzie? Tak. Pani doktor? Dobrze. Ojejku. Okej, pomidor. Już się obudziłeś, a teraz pójdziemy po kropelki. Kropelki jeszcze? Tak. No to chore oko. O, oczywiście. O, trochę szczypie. Wiesz, szczypie za chwilę. Przestanie ci boleć. Właśnie. Okej, pomidor. A teraz? O, do łuzia. Sobie trochę odpocznę. O, jajku. Dziękuję, pani doktor. Nie ma za co. Cześć! O, spadaj! No, ja chciałem ci, wiesz, trochę tu przeprosić, może coś ci przynieść, no, jakieś może owoce albo coś. Zgodniałem, przynieś mi obiad. Dużego schabika i ziemniaczki. Serio? Pani doktor, czy może tak jeść? Nie. A, będzie smutny. Ratowałam, pomidor, może jeść takie rzeczy. To tylko oko. No właśnie, żołądek ma chyba zdrowy. Albo i nie.
A, pomidor, no bo to ci przyniosę. No to okej, to czekam. No masz pomidor! Przyniosłem ci jedzonko, żarło tak jak chciałeś. Oj, o, w pożądalu jesteś. Dobra. O, subcio. A, pruchnął na mnie ratunku. O nie, co za historia. Pani doktor Lenko, pani doktor Lenko, szybko. Tu za tego kotka, biedaczysko. O, nie mam dwóch oczek. O, niech ktoś na pomoc, mi, nie widzę. Gdzie ja jestem? Słyszę tylko jakieś głosy. Jesteś u Lenki, przecież wiesz. On był w poczcie, prawda? Z tym jednym okiem, tak. Bo mu się uszkodziło oko i to drugie też odpadło. To od transportu. Musimy mu pomóc. Teraz włączę ciągle. Pani to pomoże, pani doktor mu? O kotku, nie idź tu. Tak, pomogę. Musimy zrobić przeszczep oczu, w jakiś tam mam chłodny, oczy. Serio? Tak. Jak z horroru, boję się trochę, pani doktor. Będzie wszystko dobrze. O nie. Spokojnie, kotku, pani doktor już idzie. Zaraz będzie w porządku. Jestem. Już jest. Już? Tak, już. I co, znalazłeś jakieś oczy? Tak, to będą do niego, do niej pasowały. Okej, okay, to był specjalny klej? Tak, karteka. O, będzie operacja o wstawianie oczu. Szaleństwo. To się proszę, pomóż mi. Okej, okay, spróbujemy. Delikatnie. Okej, okay, i teraz proszę oko przyłożyć tutaj. Szybko oko. Mocno. Okej. Okay. Okej, i następne. Chwileczkę. To się już wystarczy. Okej. Ojej. Już jest. Ojejku, ja widzę, ja mogę chodzić. Ja już nie błądzę. Ojejku, jak super! W takich chwil warto być lekarzem, prawda? Tak, jest bardzo super być lekarzem. O, ja wam bardzo dziękuję. Subcio, ale dzisiaj dzień okulistyki, prawda? Tak. Okej. Okay. Kotku, teraz sobie trochę odpocznij tu. Po tej ciężkiej operacji. O, to się to chyba już na dzisiaj koniec. O, to był męczący dzień. Tak. Naprawdę. Co jest? Jeszcze ktoś? No nie. Nasza koleżanka straciła oko. Pani doktor. Prosimy o pomoc. Jakaś malutka fili. To straszne. Straciła oko. Trzeba też na całą operację zrobić oka. Co się stało? Ona biegła szybko. Przewróciła się i uderzyła się o taki wystający patyk. To straszne. I co teraz, pani doktor, da się to uratować? Tak, trzeba jej zrobić oko. Ale to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Naprawdę? Naprawdę. Jaka ulga. To super. I czy pani doktor pomoże? Tak, pomogę. Tylko muszę wziąć specjalistkę do oczu pani doktor Barbie. Aha, okej, okay, to super. Cieszymy się bardzo. Wiedziałyśmy tak naprawdę, że pomoże pani. Na pewno coś wymyśli. I będę miała oko, naprawdę? Tak, będziesz miała. Cieszymy się. O, jak boli, bardzo boli. Ojej, pani doktor, co to za pacjentka? To Filip pacjentka. Ojejko, co się stało? Straciła oko! Tak. Wzywałaś mnie, doktor Lenko? Tak, wzywałam cię, żebyś zrobiła to oko. Ojej. Wygląda nieciekawie, ale spróbujemy poradzić coś na to. Dobrze. Przygotuję sobie potrzebne materiały. Dobrze. No to zaczynamy rekonstrukcję oka. Tak. Dobrze. Thank you.
doktor, operacja już się udała. Dobrze. Tylko trzeba ściągnąć opatrunek teraz. Można widzieć? Tak, na pewno. Pokażcie. Zrobiliśmy oko. Przeszczep oka. Pokażcie. Nie chcę z tego złożyć. Mam oko. Widzi? Czy pani widzi? Tak, widzę. Wszystko? Wszystko widzę, super. No to udało się, pani doktor. Ojejku. Dzięki za współpracę. Nie ma za co. Zawsze może pani na mnie liczyć. Okej, pani doktor, to ja wracam do swoich pacjentów, bo mam ich też mnóstwo. Dobrze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego pani życzę i pani pacjentko. Dobrze, dobrze. Dobrze. Idzie pani doktor. Jak, Lili, udało ci się? Wszystko widzisz? Tak, widzę. Jejku, pani doktor, jest pani wspaniała. Udało się, hurra, hurra, udało się, będzie widziała. Ale masz piękne to oko. Dzięki. No nie, to jest to zdrowe czy chore? To jest to chore. O ja, pięknie wyszło, no super, hurra. Dziękuję, a teraz pewnie będzie musiała troszkę odpocząć, tak? Tak. Aha, dobrze. To może my sobie pójdziemy i przyjdziemy za 2 godzinki. Dobrze. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Okej, jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa, 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 pa. Pozdrawiam widzów z filmiku Poczta 19. Pozdrawiam Natalkę Szyszkę za to, że była pierwsza i pozdrawiam Cię za super, 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 super fajną piosenkę. Pozdrawiam Adriana Mokrasa za to, że był drugi. Pozdrawiam czekoladkową LPS za to, że była trzecia. Pozdrawiam Igę Jamrozik za to, że była czwarta. Pozdrawiam Nicole Coca-Cola za to, że była piąta. Pozdrawiam Amelkę Maj. Pozdrawiam Wiktorię Flis. Pozdrawiam Julę. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście ekstra. Pa, 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 pa.